Dobry wieczór Państwu, nazywam się Helena Nikodem i witam serdecznie wszystkich zebranych w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Kultury i Sztuki Zachęta. Jest to 10 z kolei wieczór poetycko-muzyczny. Wieczór jest zatytułowany W poszukiwaniu wolności. Wieczorki nasze są bezdochodowe i organizatorzy, poeci i wykonawcy pracują społecznie po to, aby celebrować patriotyczne i ważne dla nas Polaków wydarzenia, a także aby dać możliwość poetom, muzykom, wykonawcom oraz ludziom uzdolnionym artystycznie, zamieszkałym w Winnipegu, aby dać okazję do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego. Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę od zachodu 1 września w 1939 roku, a 17 września Rosja sowiecka napadła na nas od wschodu. Dzisiejszy wieczór upamiętnia 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku i jest on dedykowany wszystkim ofiarom wojny. Pragnę podziękować Towarzystwu Muzealnemu Ogniwo za udostępnienie nam pomieszczenia na dzisiejszy wieczór i za przygotowanie wystawy związanej z tematem. Wieczór będzie prowadziła magister Magdalena Julak-Blackmore, która opracowała dzisiejszy program. Zapraszam serdecznie do wysłuchania programu.